Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to drugi odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. No, edycja rozszerzona, ale to oczywiste, bo jedynka tak samo była rozszerzona, w sumie nawet o tym chyba nie wspominałem. W każdym razie, jesteśmy w celi, będziemy musieli się uwolnić, także sprowokujemy nieco strażników. Straż, podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Tak? No to zobaczymy! No i dobra. Uwolniliśmy się elegancko. Wytłukę z ciebie podroby! O kuźny mać, ale tu szybko lecą te. D. S. W. Struny są te skillczeki akurat, powiem wam. T, A. D. Dobra. Gdyby nie to, że skupia się to na czterech literach, takich jak WSD, to bym tego nie zrobił, bo to jest zwyczajnie za szybkie. No ale to może na przyszłość będzie warto zapamiętać. Więc mamy klucz. Otworzymy sobie, co trzeba. Plecy mamy delikatnie, no, zmasakrowane. Nie ma to tamto. Ja zobaczmy, czy coś tutaj mamy ciekawego. O. Kota znoszone. No, część ekwipunku w sumie. To tak, założymy sobie rękawice. Pałka na początek, powiedzmy, że nam się przyda. To trochę jak w gotiku się przyda. Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. No to i tak chyba będę musiał ich nieco ubić, nie? Co to było? Za drugie! Kuźba, ty byłem schowany przecież. Nie chciałem cię bić, ale tak to nie mam wyboru. No muszę cię spłacić pierdol. O kurde. To, żebym sobie pozwolił. Tym ogniem trochę. Wracamy do Sneaky Snitcha. I kolejny, którego nie mogę przeszukać. No, trudno. To najwidoczniej będzie w tym Wiedźminie parę takich sytuacji. Nie no, wracam do papierkowej. Jestem roku. Głodny! O, głodny, głodny, głodny! Chyba mnie widzi. Dobra, nie mam wyboru. No co jest? Nie słyszycie mnie? Więzień uciekł! Straż! Straż tutaj! Jaki konfident zasrany. Z tej celi krzyczymy. Więzień uciekł, żebym ja go zaraz nie pozbawił pewnej rzeczy, mianowicie życia. No ale cóż. Klucze do górnego lochu, okej. Tutaj. Powiedzmy, że próbowałem Sneaky Snitch, tak, i dalej, że jest Sneaky Snitch i że nikt mnie nie widział. Czy tutaj muszę iść? Wypuść mnie, proszę! Błagam, wypuść mnie! Jak mnie nie wypuścisz, zacznę się drzeć i ściągnę ci nawet pół garnizonu! Gdzie oni weszli? O! Arya! No, zobaczymy, czy będzie współpracował z nami, czy nie. Spokojnie, Arjan. Co tu robisz? No. A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta. Podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Chyba ochronę. Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz.
Najpierw musimy się przedostać do składu Oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Jak coś, to jem. Dlatego możecie słyszeć, jak delikatnie rzecz ujmując, wieprzam. Ty kurwisyno, chuju jebany! Kierno się pojebie, chuj ci wryć! Matko jedza, księdożon zajebiec! Słyszysz, ryci w skóry! Okej, no. Dobra, no ciul. Czemu się zajmuje gaszeniem światła zamiast bycia strasznym? Nie potrafię na po cichu zrobić tego, co robię. Mało życia mamy. To jest niepokojące. Oni się regenerują chyba. Ty. Nie wiem, czy oni się nie regenerują. Dobra. Teraz tak na serio muszę spróbować. Dobra, odłączyliśmy strażnika, ty. Nie wiem, jak to się udało, szczerze. Trochę fart. Jest wielki, skrzydlaty i zionie ogniem. Palić się nie chce, a kopci jak dymarka. Co to było? Uśwa. Dupa ze sniki zniszcza. Dobra, chociaż jednego się udało, tak. Cieszymy się chociaż tym, tak. Połowa sukcesu, można by rzec. Ale pojedynczo to bardzo fajnie idzie. Dobra. Ogarnęliśmy sytuację ze strażnikami. Teraz by można było przeszukać tutaj co nieco. No, Arian. Pomóż mi wstać. Idziemy. Teraz schodami na górę. Tędy. Dobrze, że go nie zabijałem w takim razie. No, chociaż mamy z kim sobie tutaj pogawędzić, tak, pochodzić. Drugie drzwi na lewo to skład Oliwy. Drugie drzwi na lewo, dobra. Ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. No trudno. Skoro pragnie umrzeć, nie będziemy mu w tym przeszkadzali. Ja pójdę, żeby zobaczyć, co tutaj się znajduje. Co jest? A, wybuchło to w ciul. O, to szybko poszło. O, mamy jakiś miecz porządny. To już z tym mieczem możemy coś ich więcej tutaj zdziałać, myślę. Tylko jak odzyskamy swój ekwipunek, no bo jak będziemy chodzili z tym, co znaleźliśmy, to za wiele tutaj dobrego nie będzie. Dostań się na statek. Czyli co, straciłem zbroję kruka i inne na zawsze? A, bo tu są schody na górę, ja jestem ślepy. Tutaj! Ziomeczkowie, no. Tak. Pięknie. Zbroje co macie, to bym przygarnął, chociaż on w nich może się ciężko poruszać. Co tam, Wiedźminie? O. To oni mnie lubią. To nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kaidana, nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie, wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy.
Tak się o mnie teraz mówi. Dobra. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Rosz o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójce? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorvetha widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorvetha. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Zumach! Chronić burtę! Zuma klar, kapitanie! Zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął kark Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. No jest. Zabawne i ciekawe zarazem. Ale podoba mi się, że są takie komiksowe przejścia. Mi się strasznie podejrzewam, że nie jest na tym świecie części. Łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy. Albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Jaskier? Rozumiem, że o sobie tylko by tak powiedział, jako że wyjątkowy. Jorvet. Co tu się dzieje? Potwory do wioski daje? W ten sposób? Nie, to przynęta.
Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Leto? Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Tam sobie głowę wziął jeszcze ze sobą? Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest, ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? Ciekawa scenka. Czyli to już jest taki seryjny morderca. Królobójca. Flotsam powinno być za Cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? Strasznie podoba mi się tutaj pochodzenie samo. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Ludzie? Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet. Żołnierz Rosza. Okej, myślałem, że to jest ten Fen i ten drugi. Potrzebuję się zapoznać z tutejszymi rzeczami do podniesienia, no, ale już ich nie ma. A nie, są tam te grzyby jeszcze, ale dobra, jak nie mogę... Wiesz, gdzie jesteśmy? W lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Oj, tam śmierdzi. Ładna muzyka. A, to już Jorvet jest chyba. Tak z daleka wygląda, no. To... Vernon Rosz! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Od kiedy wiewiórki wysługują się najemnymi mordercami? Dłan w służbie Skojatel. Nisko upadliście. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale dłan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy śpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna ras. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat.
Wszystko przez kształt małżowiny. Jest z wami królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Dość chędożenia! Stych sparle! Co robisz? Człowieku. Aranquem sparste lorba. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. A tutaj już... Poziom magii został osiągnięty. Trzeba było zaczarować łuczników! Idą! Znaczy poziom magii, co ja mówię. Po prostu się prze... Przegrzał się Geralt, procesor, tak? Czar dalej działa, nie oddalaj się! Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Vlotsa! Łapy precz z mojego tyłka! To ty, Rosz? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie! Dalej, idziemy! Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować! Nie chcę ich zabijać, ale no nie mam wyboru. W porządku. Kurwie syny. Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! Gdzie jest ta cholerna przystań? Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Triss, bariera we mnie. Triss! Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt, zabij ich wreszcie! Zabiłem wszystkich, co byli. Koła zbierzemy. Tyle dobrego chociaż. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Mają magów! Przygotować się! To my to nie wiewiórki, halo! Mieszkańcy, szanowni. Ciekawe. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Sposób na Geralta? Za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemreis. Kupiec? Korzenny. Aha. A ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Cóż, na pewno wieszają Jaskra.
jestem święcie przekonany, a krasnolud to... Pytanie, czy znam tego krasnoluda, jeśli znamy, no to przychodzi mi tylko do głowy Zoltan, Shiva i tak. Gdzie ta egzekucja jest? Jesteście wszyscy szczęśliwi z tej egzekucji w ogóle. Dziwne. No ale cóż. Znaczy, no na co dzień byłoby to dziwne, a tak to kiedy... W tamtych czasach, no to rzeczywiście może jakaś forma rozgrywki obejrzeć czyjąś śmierć, jak się dusi. Jaskier, jest Jaskier i Zoltan. Zoltan, no. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. No, nie wiem, na co się czekać. Geralt! Tutaj! Pomóż! Ty, białowłosy, cofnij się! Znam tych dwóch i nie pozwolę ich powiesić. Szczam na to, czy ich znasz, czy nie. Zgodnie z prawem mają wisieć. Chyba, że chcesz do nich dołączyć. Za co ich wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami. Nieludzkie ścierwa. Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co. Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard. Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie! Idź stąd, Garwena, to nie twój zamtus. Ale chęci do hulania to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają. Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta. Zawrzeć gęby, spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski gnieją jądra! Stul pysk, dziwko! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Uważaj, wiedźminie! Podnosi rękę na władzę! A? No chodź, chodź, znajdzie się miejsce i dla... Czy tak będą wyglądały pojedynki w tej części? Oj, elfka jakaś chyba zawisła właśnie w tym momencie. Raz z katem. Możemy pogadać z... O kuźwa, pomyliłem się. Ale to wstaniemy, no. Możemy pogadać z Zoltanem, znaczy wyświetla nam się ikonka do czatu. Efektownym wykończeniem byłoby zrzucanie go z tego ten... z podestu. Dobra, pobiliśmy wszystkich, jakich trzeba było. Oj, idzie teraz ciężka artyleria, może bez... Co się tu się kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Melduje się Precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Nie masz prawa ich wieszać. Prawo we Flotsam to ja, z woli króla. Ja także reprezentuję króla, Vernon Roche. No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze Skojatel podlega mojej jurysdykcji. A Jaskier? O co jest oskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Co na to wasza jurysdykcja? Tak jak myślałem. To? Tak było? Pozornie. Ale to nie moja wina. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei.
Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, Wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek Lavalette! Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie! Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa! I dlatego dziś na ulicę w Nocam wyjadą wozy z bronią! Obowiązuje stan wyjątkowy! Czekajcie na rozkazy! Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi pomścić swojego króla! A teraz rozejdźcie się do domów! O! To o co chodzi? A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. To trochę jak witamy w kolonii. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz dokarczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. No to będzie na pewno ciekawa historia w jej wykonaniu, co... Tablica z ogłoszeniami. Może jest coś ciekawego. Zobaczmy sobie. Weź. Rzucić nowy to może cię twoja dziołcha. Albo ja ciebie ze schodu. Zobaczmy te ogłoszenia. Mamy gdzieś jakiś zbiór? Czy to pod IS? Pod J chyba. Tak, pod J mamy. Więc tak, tutaj zrobione, tutaj prolog. Okej, a tutaj akt pierwszy. I dziennik mamy napisany w stylu Jaskra, że to Jaskier nam wszystko pisze. To jest bardzo ciekawe. Udamy się wieczorem do rezydencji. A póki co wejdźmy do tej... gospody, karczmy. O, i mamy mahakamski sihil. No to super, tylko on jest jakiś taki... kurde, znacznie słabszy, aniżeli był. Wtedy był niesamowity, teraz jest taki sebym powiedział. Może tak musi być. A zobaczmy swój ekwipunek, bo mamy właśnie Diable. Okej, on ma 9-13. To rzeczywiście bardzo dobry ten miecz jest. No i Sihil mu nie dorównuje w sumie trochę, chociaż... Nie no, w sumie to są na równi. To Sihil sobie założy, bo to jednak wiecie, no jest... No miecz taki niewiele jaki, tak? O, mamy Arendoid. No, ekwipunek się zgadza. Tylko ta kurtka niebieskich pasów. Ona jest epicka, zbroja kruka rzadka, czyli rozumiem, że nie ma co nawet zakładać. Ciężko powiedzieć, która zbroja jest lepsza, no. Bo zbroja kruka nie ma odporności na podpalenie i krwawienie, ale za to ma więcej żywotności, dodaje nam oraz samą ochronę zwiększa. Nie wiem, zobaczmy na razie, jak w tej zbroi kruka będzie wyglądał Wiedźmin. O ta, patrzcie co! Kurde, no, super rzecz. Pozdrawiam! To co tam, Jaskier? Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. No, czarowanie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok?
I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i kamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. No właśnie, to by było dziwne. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. No to, że Jaskier pracuje dla Rosza, jest pracujesz ciekawe. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed wielkim mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypomina. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Czarodziej odsunięci. Co z czarodziejami? Właśnie! Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja wianie na talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. Mhm. To śmiesznie. Dobra, dosyć tego politykowania.
Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i podarżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Życie. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Co się dzieje takiego? Aha! W książce pamiętam, że kiedyś chyba... Nie pamiętam, jak się nazywa ten stwór, ale on jakąś łódkę atakował, na której był Geralt. Co to za czarodziejko? Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, co skałmało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. To zaraz się zajmiemy. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keiran, właśnie, no. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście. A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie. A może wy chcecie pomóc czarodziejce w walce z potworem? My? Jakim cudem? Przecież on potężny, jest wielki jak góra. To czego się wściekacie? No bo... Załatwimy tego Keirana, ja albo czarodziejka, a może nawet wspólnymi siłami. Trzeba go wywlec gdzieś poza port, bo walka tutaj naraża tylko postronnych ludzi. Mam nadzieję, że się wam uda. Mi za jedno, wiedźmin czy wiedźma. Jeśli zabijecie skurwysyna, całe miasteczko będzie wam wdzięczne. No. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Merz i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Triss, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta.
urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Przydatno. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. No cóż, więc mamy tutaj Keirana w okolicy, którym się zajmiemy. Jesteś wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Oto. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a... Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Brzmi nieźle. Recepturę ma pewien sklepik. Aha. To dlaczego sam do niego... Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim... Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. No, chętnie wezmę takie zadanie dodatkowe. Co jest? Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Shile, zbladłaś. Wydawało ci się. Dobrze, już dobrze. Sam dowiem się czegoś więcej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Kurczę, nie pamiętam, o co chodziło z tą Shilą. Może dlatego, że skończyłem czytać książkę ponad 2 lata temu. O, w ogóle. Bo w komentarzu pod 45 bądź 46 odcinkiem, albo 44 chyba. Chyba 44 był ze Strzygą. Pojawił się komentarz mówiący, że nie czytałem w ogóle żadnej książki jakby z sagi Sapkowskiego. W ogóle żadnej książki Sapkowskiego. Się nie dowiedziałem, na jakiej podstawie ów komentujący tak uważa. Dlatego chciałem wszystko sprostować. Ponieważ... Imbelk, niedługo minie pełny rok. A, to zaraz, Moril powiem. Cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Cedric będzie stał, to sobie zaraz z nim pogadamy. No i chciałbym sprostować to. Mianowicie, znaczy kurczę, nie mam nawet jak tego sprostować, ponieważ nie mam żadnego argumentu, który mogę odbić. Więc przypominam jeszcze raz wszelkim osobom, które by chciały mi wytknąć, że nie czytałem sagi, którą aktualnie mam całą po swojej prawej stronie. I jak wymienię tytuły książek, to raczej chyba niewiele da, ponieważ równoznacznie mógłbym sobie telefon włączyć i przeczytać. Ale powiedzmy, że w Wiedźminie nawet jest coś takiego jak Sezon Burz, który jest prologiem do całej sagi. Później mamy Ostatnie Życzenie, Miecz Przeznaczenia, Krew Elfów, Czas Pogardy, Chrzest Ognia, Wieże Jaskółki i Panią Jeziora. I chciałbym tylko powiedzieć, że jest taka szansa, że jeśli ktoś nie przeczytał, jeśli ktoś ponad 2 lata temu skończył czytać sagę Wiedźmina, to jest całkiem duża szansa, że pamięta z niej całkiem niewiele, biorąc pod uwagę to, że zaczynał ją czytać w ogóle 4 lata temu i przez 2 lata czytałem te 8 książek, ponieważ w międzyczasie jeszcze były jakieś lektury i inne takie. W sumie to 4-5 lat temu, nie wiem kiedy dokładnie zacząłem, ale no 4 to minimum, a możliwe, że nawet 5. Jeśli ktoś tutaj ma superowy pomysł, żeby mi pisać, że nie przeczytałem ani jednej książki, to poprosiłbym o jakąś konkretną argumentację, ponieważ ja wiem, że przeczytałem. Mam całą sagę po swojej prawej stronie. Wiadomo, chyba jest jeszcze jakaś jedna część, jak się dowiedziałem. W ogóle w formie książki, której nie mam, tak coś takiego słyszałem. No i wiadomo, są jeszcze te opowiadania Sapkowskiego, co w gazetach się pojawiały, czy coś takiego, ale to sobie na pewno spuszczę. W każdym razie, no,
po prostu chciałem prostować. No patrząc na to, że ja jednak raczej czytam często, to Wiedźmin nie jest pierwszą i ostatnią rzeczą, jaką przeczytałem, tylko w międzyczasie czytałem też inne rzeczy, tak? Takie jak na przykład lektury szkolne. I wiecie, no Wiedźmina w żaden sposób nie utrwalałem, jak go przeczytałem, tylko po prostu przeczytałem sagę i tyle. Nie miałem z niego żadnych testów ani nic. A jak mam inne książki typu Inny Świat, które były lekturami, to je będę raczej możliwe, że ciut lepiej pamiętał, albo na podobnym... Nie, raczej ciut lepiej pamiętał. Mianowicie, że po pierwsze Inny Świat czytałem już po tym, jak skończyłem czytać Wiedźmina i jeszcze, wiecie, no na lekcjach przerabialiśmy, powtarzaliśmy książkę, tak, testy, trzeba było się przygotować, tam jeszcze jakieś streszczenia się czytało, no i to wszystko w pamięci jakoś bardziej zostaje, aniżeli coś, co raz przeczytasz i idziesz dalej, tak. Poza lekturami też czytam sobie inne książki, typu aktualnie Sagę Gonem, Sagą Gon się zajmuję, no i wiecie, no... Nie wiem, może ktoś ma taką zajebistą pamięć i doskonale pamięta, co przeczytał 2 i 4 lata temu. Ja takiej nie mam. Ja raczej mam pamięć słabą. Po prostu jak ktoś jeszcze raz się znajdzie, kto stwierdzi, że po prostu nie czytał Sapkowskiego ani nic, dlatego że nie kojarzy kompletnie postaci, które się pojawiają w grze, bądź jakiejś historii, o której ktoś tam mówi. Chociaż... Wydaje mi się, że osoba, która mi pisała ten komentarz, nie oglądała żadnego innego odcinku, ponieważ dosłownie 2-3 odcinki wcześniej świetnie orientowałem się, o co chodziło w Pani Jeziora oraz w historii Karczmarza, którą nam przedstawiał, i opowiedziałem wtedy parę ciekawostek o Ciri, które są tylko w książkach i chyba nie ma w żadnej grze Wiedźmina, chyba że gdzieś w którejś grze macie historię od A do Z Ciri skopiowaną z książki, no to... Trudno, no to nie wiem o tym najwidoczniej, ale myślę, że wystarczająco dużo rzeczy w trakcie serii z pierwszego Wieśka, myślę, że wystarczająco dużo tam argumentów poleciało z mojej strony, żeby jednak stwierdzić, że no możliwe, że kiedyś czytałem przynajmniej jedną część, chociaż czytałem wszystkie. Więc jeśli pojawi się jeszcze jeden taki komentarz, to chciałbym po prostu... ostrzec, że oczekuję jakichś sensownych argumentów, które by miały mnie tutaj... Żebym miał się do czego odnieść, tak? Ponieważ jak ktoś mi będzie po prostu pisał, a widać, że nie czytasz książki, no to jakby nie mam jak odpowiedzieć tej osobie, mogę tylko głupio się przekomarzać z nią, że czytałem, nie czytałeś, a dlaczego nie czytałem i koniec konwersacji, nie? Więc po prostu... Chciałem tylko tak wyrzucić to z siebie, bo mnie to trochę wkurzyło, że ktoś mi pisze coś takiego pod odcinkiem, po czym jak pytam się, o co dokładnie mu chodzi i po czym wnioskuję, że nie czytałem, to nagle przestaje już odpowiadać. Ale dobra, już wróćmy do gry, bo się trochę rozgadałem, a potrzebowałem po prostu z siebie coś niecoś wyrzucić. Cedric. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch dłan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie Spróbujemy. Ale jeszcze coś? Dobra, tego Chcę zabić Kejrana.
Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Coś jeszcze? Cześć, Moril. A ty? Moril znikł. Wiesz, jeść. Dlaczego? Bo... sobie przeskipujemy po prostu, żeby... Kim ty właściwie? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwem. A konkretnie? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. O co walczą skoje? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty. A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorvet? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Enseed. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Okej. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Będę celował wyżej niż nek. Czyli staruch, znaczy Kejran. No, nareszcie. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, Wiedźmini, wiecie swoje. Jaką na przebijającą ciało, unieruchamiającą na... Okej, czyli on łapki robi. Dobra. Widzę, że tutaj zapoznanie się z lokacją będzie znacznie cięższe, aniżeli w pierwszej części, ponieważ one były tam znacznie prostsze. No ale też oznacza, że lokacja jest znacznie, wiecie, no, więcej posiada fajnych szczególików czy czegoś. Więcej treści. Jedyne, czego bym sobie życzył, to żeby można było zeskakiwać z tych drabin, bo to by mogło fajnie przyspieszyć czas podróży. Dobra, no może najlepiej byłoby się zająć misjami jakimiś konkretniejszymi. I rozdaniem talentów można w sumie, czekajcie. Rozdanie talentów nie jest głupie, bo mamy aż 4, ja cię pierdzielę. 4 talenty niedorozdysponowane, kto by to widział? No nic, to wszędzie po jednym sobie damy. Odbijanie strzał, regeneracja wigoru w walce mi się bardzo i przyda chyba. Chociaż strzały też niczego sobie. Żegota. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Można w kości z nim zagrać. To jest ciekawe. Dobra, pohandlować możemy... Okej, tutaj jakimiś innymi rzeczami. Mamy belisy, brunatny olej, ale to sobie pozwolę zostawić. Okej, rupiecie. Czyli rozumiem, że rupiecie to mogę wszystkie sprzedawać. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga. Reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk? Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. I wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę. Więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Vejopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Okej, rozumiem. Kości. Zobaczmy w ogóle, jak się gra tutaj w kości. O, to jest dobry pomysł.
Za jakieś niskie stawki na razie, bo się będziemy ich uczyli. Czy mają jakieś większe... Aha. Ja tak do dupy widać te kości trochę. Dobra, mamy tak. Dwie trójeczki, dwójeczkę, czwóreczkę. No możemy na streeta zapolować, ale jest to bardzo ryzykowne, więc chyba... Pozwolę sobie tymi rzucić. Ej. Kurde, nie rzuciłem wszystkimi, którymi chciałem. No nic. Dwie szóstki mamy i wygrałem. Aha, jest do jednej rundy tutaj są kości teraz. To w sumie fajnie. Nie zdradzisz, Elfia Suko. Nie wiem, o czym mówisz. Wtrąć się. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Coyatel! Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Prowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. No to kurwa nie dziwne, że zniknęli. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. No to jest wiele sidequestików, widzę. Czyli raj dla mnie trochę, bo lubię czasem się... zająć czymś takim. Co więcej, to sobie zobaczymy w następnym odcinku, tak? No bo... Po co mi dwa miecze? Gubi je, czy co? No... Czasem zgubię, no czasem mi zabiorą, czasem sprzedam, tak? No, po to mi te dwa miecze, ale dobra. W następnym odcinku zobaczymy tutaj. Już zaczniemy robić na poważnie jakieś misje, a nie tylko gadać będziemy. Także co, no... Miłego dzionka, miłego wieczorka i... Cześć!